A więc jestem w Albanii, w Szkodrze. Moje pierwsze wrażenie to taki chaos. Trochę ciężko mi się tu odnaleźć. Ciężko zaparkować auto. Każdy jedzie jak chce, staje gdzie chce. Ale taki jest urok Albanii. Ogólnie, jak chcesz kogoś o coś zapytać, no to większość ludzi kompletnie nie zna niemieckiego. Jakoś na migi trzeba się dogadywać. Nie mam tutaj internetu, a więc nie mam nawigacji, muszę jeździć na znaki. Trochę czuję się zagubiony. No ale idę poszukać tego jeziora, na którym właśnie leży Szkodra. Za mną znajduje się teatr, który nie zrobił na mnie w sumie żadnego wrażenia. Znalazłem jakiegoś gościa, który mówił po angielsku. W sumie został on zawołany przez innych ludzi, którzy nie umieli mówić po angielsku. I powiedział, że w sumie szkoda, że to nic nie ma do zobaczenia ciekawego, żebym pojechał na zamek, który jest 9 km stąd. Czy 8? Tak, 8 km stąd. I tam zaczyna się właśnie to jezioro, nad którym, w okolicy którego leży Szkodra. To jest interesująca wioska do zobaczenia i zamek. No więc co, no, jadę tam, może tam będzie ciekawiej, zobaczymy co tam jest. Okej, przycofnąłem w jakiejś restauracji, przeglądam ceny. Nie wiem jaki jest przelicznik, napiszę wam. Znaczy, chyba wiem, ale nie jestem pewien, więc nie będę mówił. Powiem wam tyle, że litr paliwa tutaj kosztuje 240 leków. A więc możecie sobie mniej więcej zorientować się, ile co kosztuje. To sprawdziłem właśnie w Rewolucie, ile mnie policzyło. 930 leków, które zapłaciłem za ten obiad, to jest 36 zł. Także, no, właśnie, Albania. Wejście na zamek w Szkodrze kosztuje 400 leków. Nie miałem leków, kartą nie mogłem płacić. Wyznałem 3 euro i wchodzę sobie. Zobaczymy, co będzie widać ciekawego.
Tam widzimy Szkodrę. Szkodarskie jezioro dalej. Oczywiście flaga Albanii. A więc jestem w Duraz. Jak zdążyłem przeczytać dawnej stolicy. Muszę ominąć port, ponieważ wygooglowałem jakieś dzikie plaże. Przynajmniej tak to wygląda i myślę, że zatrzymam się tam na noc, a jutro wezmę się za zwiedzanie miasta. Znalazł zabawkę. Pełno jest tutaj bezdomnych psów, tak jak kiedyś w Grecji. Nie wiem, czy teraz jest w Grecji. Alkohol jest dość drogi. Za takie najtańsze piwo trzeba dać jakieś 4 zł w markecie. Wina też nie są tanie, ale tak poza tym to jest spoko. Przy takiej ulicy znalazłem miejsce, zaparkowałem tam na samym końcu, jak się kończy miasto. Także mam nadzieję, że ich mnie nie pogoni, bo z tego co się dowiedziałem, to parkingi tutaj nie są płatne. Także chyba będzie można tutaj przekoczować tę noc. No to wstał nowy dzień. Jest piękne słońce. Więc idę popływać. Tak, to będzie dobre rozpoczęcie dnia. Okej, ja już jestem po śniadaniu, tylko morskiej kąpieli. Plaża w Duraz. Plaże jest tutaj sporo. Wyglądają w ten sposób. Tu jest przyjemnie, bo jak pójdziemy poza miasto, pokażę wam. Jest tak nieciekawie, może nas coś ogarniają, ale tutaj jest już przyjemnie. Dobra, idziemy zobaczyć, jak wygląda miasto. Nie wspominałem wam o tym, że Duraz jest drugim co do wielkości miastem Albanii i jej największym portem. Port znajduje się za mną, ale tutaj mamy bardzo piękne molo, na które właśnie idę. A więc Duraz jest drugim co do wielkości miastem Albanii i jej największym portem. A pierwsza osada założona została tutaj przez Greków 3 wieki przed naszą erą. Historia miasta była bardzo bujna, ale nie będę was nią nudził. Spójrzcie tylko, jak wygląda wybrzeże. I jak różni się ono od obrazu albańskiej prowincji. Na przestrzeni ostatnich lat Albania bardzo mocno zmieniła się. Otworzyła na turystów, rozbudowuje się. W 2000 roku, kiedy mieszkałem w Grecji, poznałem wielu Albańczyków. Uciekali oni wtedy przez zieloną granicę do Grecji w poszukiwaniu lepszego życia. Historie, które wtedy poznałem na temat Albanii, na przykład że drogi asfaltowe możemy znaleźć tylko w Tiranie, w stolicy, lub znana wtedy sytuacja z
premierem Albanii, który jeździł kradzionym Mercedesem. Dzisiaj już się to wszystko zmienia. Albański dyktator, który rządził wcześniej Albanią, sprawił, że państwo to było bardzo zamknięte. Albańczycy nie mieli żadnych stosunków dyplomatycznych ze swoimi sąsiadami, a praktycznie jedynym państwem, z którym utrzymywali stosunki dyplomatyczne, były odległe, rzeczywiste Chiny. Dyktator ten budował pełno bunkrów, ponieważ jego propaganda głosiła, że wszyscy dookoła chcą napaść Albanię. To sprawiło, że w tamtym okresie Albania zatrzymała się w czasie. Że oni się ogarniają z tymi kablami. Tyle kabli. Każde mieszkanie ma swój kabel. Całkiem fajny budyneczek. Położony w super miejscu. Super widok musi być z góry. Ale jak chcecie kupić chatę w Albanii, to nie wybierajcie mieszkań na parterze. O, tu mamy coś takiego. Budynek wydaje się zamieszkały, bo mamy tam jakieś kwiaty. Sam nie wiem, o co kaman. A tam wisi pranie, to ktoś tu mieszka jednak. Czyżby było tyle pustych mieszkań, pustostanów w takim bloku? Nie ma to jak wziąć kozę, dwie kozy i krowę na spacer do parku. Właściciele sobie siedzą na kocyku prawdopodobnie, a zwierzątka jedzą trawkę. Idziemy na zamek. A więc tam mamy to coś zrujnowane, co miało być niby tym zamkiem. Są tam jacyś ludzie, jacyś miejscowi chyba sobie siedzą, imprezę zrobili. Nie wiem, jak tam się dostać. Zaraz jakoś muszę to ogarnąć. Chciałem wam tymczasem pokazać, że Albania pełna jest takich budowli niedokończonych. Nie wiem, o co chodzi. Czy ludzie zaczynają budowę domu i nie kończą jej. Pełno tego jest. To jest w miarę świeże, ale są inne, które popadały w ruinę. Jest ich dużo. I tutaj mamy taką panoramę na miasto. Ogólnie pytam ludzi o zamek, oni tak jakoś... Tu ktoś nie wiedział, gdzie jest ten zamek, ktoś inny pokazał, że tam. Znak pokazuje gdzie indziej, jak poszedłem tam, gdzie pokazuje znak, to tam nic nie ma. No, chaos. Jakoś nie wiem, jak się do tego chaosu albańskiego przyzwyczaiłem. Na początku tak jakoś się gubiłem, a teraz to już staje się to obojętne. Przyjmuję rzeczywistość taką, jaka ona jest. I tyle. Po prostu spaceruję. Co zobaczę, to zobaczę. I drzewa oliwne, które możemy spotkać tutaj na każdym kroku. Tak samo w Czarnogórze. Zaczynają się one już od południa Chorwacji, ale im dalej jesteśmy na południe, tym jest ich więcej. I tym bardziej, im bardziej na południe, tym bardziej stają się naturalną częścią krajobrazu. A więc to coś jest zamknięte. Jest napis, że to jest teren prywatny. Nie wiem, czy tam jacyś skwatersi urzędują. Odpuszczam. Chyba nie jest to aż tak niezwykłe miejsce, żeby było warte włamywania się tam. Dobra, lecę dalej. Typowo albańska sytuacja. Tu jest znak, że jest zamek. Gościu, który ma hotel naprzeciwko, powiedział, że jest tam. Tam
było to coś, co nim nie jest, bo właśnie ktoś mi powiedział, że zamek jest gdzieś tu, ale byłem tam, gdzie pokazuje ten znak, to tam nie ma nic. Więc może chyba ostatnia szansa pójść tędy, czyli wbrew temu, co mówią wszyscy, a nawet znaki. Nie, no chyba nie mam innego wyjścia. Poddaję się. Nie, tu chyba nie ma żadnego zamku. Bo... Nie, no nie. Przed chwilą jakiś gościu powiedział mi, że kastel jest tam skąd wracam. Więc nie posłuchałem się go i poszedłem w ostatnią możliwą drogę, ale tam też nie ma. Więc może go w ogóle nie ma. To jest za słaby internet, żeby grać mapy offline. Tak byłoby łatwiej. A więc znak, który mówił o tym czymś, to mówił o tym. Jest tutaj po prostu punkt widokowy. Wcześniej wam nie pokazywałem tych bunkrów, bo jest ich tu po prostu od groma, nie są jakieś imponujące, są małe, ale jest ich po prostu pełno. To była obsesja panującego tu dyktatora, jak już wam wspominałem. Nigdy nie zostały nawet użyte. Szukam teraz jakiegoś bankomatu, żeby wypłacić trochę gotówki. Skończyła mi się już gotówka, ponieważ tutaj nie mogłem płacić kartą. Jest bardzo ciężko w Albanii płacić kartą w restauracji. Nie widziałem żadnej restauracji, nie widziałem żadnej restauracji, gdzie można by zapłacić kartą. I w ostatniej, w jakiej byłem, wyciągam ostatnie 5 euro i mówię, że nie, nie mam gotówki, ale tylko 5 euro. No i mówią do mnie, a proszę usiąść, żebyś napisać, co zjesz. Wziąłem tam jakiegoś tosta, dali mi chipsy do tego jeszcze. Wypiłem, wziąłem piwo. Oni mi jeszcze dali 3 euro reszty. No. No ale muszę ich płakać gotóweczkę. No jak są takie ceny, to... Trochę chcę pochodzić dzisiaj, poczulować po restauracjach, powieść coś dobrego, popić. A jutro zawijam dalej. Już powoli będę kierował się. Zawracam na północ. Koniec tego dobrego. Wow, jaka fura tutaj stoi. Niezłe Ferrari. Co do samochodów, powiem wam, że jest tutaj dużo widać w Albanii fajnych samochodów. Oczywiście większość jeździ zwykłymi autami, ale widzimy tutaj popasione fury. Najczęściej są to Mercedesy. Albańczycy widać mają świra na punkcie Mercedesów, jak to mówią, bez gwiazdy nie ma jazdy, jak to się mówi u nas w Polsce. I co chciałem jeszcze dodać? I jak właśnie widzimy taką wypasioną furę, zazwyczaj ma ona przyciemnione wszystkie szyby, często łącznie z przednią nawet. Dobra, szukam tego automatu z kaską. Sytuacja wygląda w następujący sposób. Byłem w bankomacie, wypłaciłem 2000 leków. To jest równowartość powiedzmy 20 euro. Przy tych cenach, jakie tutaj są, idę teraz jeść, pić. Mogę szaleć całą noc i nie przejebię tego.
po prostu takie zajebiste ceny są. A zobaczcie, jakie tu mają wspaniałe owoce. Warzywa. Coraz bardziej mi się podoba w Albanii. No i tak wygląda impreza w Albanii. Jemy, pijemy i kradniemy jakieś auto, bo trzeba dalej się przemieścić, a zabrakło benzyny. Nie no, żartuję. Długa historia. No i nadszedł czas opuścić Durres. Spędziłem tu 2 dni. Było jedyne miejsce, w którym spałem 2 noce. I teraz... Dobra, podziwiajcie sobie widoki albańskiej prowincji, przedmieść. A ja powiem wam, jak wygląda sytuacja. Ten gościu, który zaprosił mnie na kawę, okazało się, że jest właścicielem takiej restauracji, która znajduje się przy tej drodze. Poczęstował mnie kawą, rakiją. Chwilę pogadaliśmy, okazało się, że gość mówi i po polsku, i po grecku, także miałem okazję od wielu, wielu lat troszeczkę po grecku porozmawiać. I tak się złożyło, że ten plac, na którym sprzedają te drzewa, które wam pokazywałem, należy do tego gościa i oni tak jakby, no, dzierżawią to od niego. Ja temu facetowi dałem flaszkę dobrego whiskacza, a on się z nimi już rozliczył za to drzewko, także jedzie ze mną drzewko oliwne. Zobaczcie, jest tam, nie wiem, czy będzie widać. Także w końcu mam drzewko oliwne, tak jak chciałem. Wiozę z Albanii drzewo do domu. No, to jedziemy dalej. Za takie małe drzewko oliwne, które akurat mi się zmieściło do auta, chcą 20 euro, ale ja kompletnie nie mam już gotówki, no masakra. Może jak będę w Kosowie, to gdzieś uda się zapłacić kartą, albo może wypłacę tam gotówkę w euro już i nie wiem, zobaczymy, kurde, ale szkoda, zajebiście szkoda. Zobaczcie, przez jakie tereny się tu jedzie. Jestem już blisko granicy z Kosowem, ale przed chwilą miałem bardzo dziwną sytuację. Zatrzymała mnie policja. Policjant uśmiechnięty coś tam zaczął mówić, że lubi Polskę, że ma szacunek dla Polaków. W ogóle podszedł na sam początek, to przybył mi piątkę. No i mówi, gdzie jadę, skąd jadę i tak dalej. Po czym mówi do mnie: ja tu mieszkam w wiosce niedaleko, przyjedź do mnie, do wioski, bierz spał dzisiaj u mnie, idziemy jeść, pić, mnie drogo jest i są fajne dziewczyny. Kurde, no musiałem odmówić, bo raz, że mnie trochę zaskoczył, dwa, mam inne plany, mówię, że jadę dalej do Prisztiny. No kurde, dobra, no to przybij mi piątkę, mówię, że ma szacunek dla Polaków, na razie, do widzenia.